Dobra czy zła? Co zazwyczaj wybierasz? Klaudia Korowajczyk, Anioł i Diabeł z Piłackich Wzgórz. To, że diabły walczą z aniołami i odwrotnie, wie każde dziecko i dorosły. Z czasem te boje nazwano walką dobra ze złem. Długo jednak ludzkość dorastała do tego, aby ślicznego, biluśkiego aniołka nazywać dobrem, a czarnego, złośliwego przydala złem. My jesteśmy akurat w tym okresie, gdy dobro i zło jeszcze się nie narodziło, a anioły i diabły czuły się pełnymi gospodarzami na co piękniejszych skrawkach ziemi. Do takich bez wątpienia należały pilaki. Hen na obrzeżach ukwieconej ziemi, za ścianami mrocznych lasów, czujne oczy tkwiących wśród chaszczy ludzi łakomie spoglądały na kęsy barwnej ziemi. Wyjść z puszczy, zanurzyć w zieloną trawę drewnianą motykę, wydłubać trochę ziemi pachnącej orzechami, a nie nędznym grzybem. Wrzucić ziarno, a gdy urodzi wiele ziaren, rozetrzeć je między kamieniami, upiec z nich placyk na ogniu i schrupać, zapijając przysmakiem z trzmielowych gniazd. Pragnienia ludzi nie były obce ani diabłu, ani aniołowi, a że liczyć doskonale umieli. Wkrótce doszli do wniosku, że chcąc obdzielić wszystkich ukrytych w puszczy, zabraknie rozległej polany. Najpierw jednak ustalili między sobą podział zysków. Anioł, przepełniony wszechogarniającą dobrocią, widział to ludzkie mrowienie, pracowice krzątające się wokół swoich przyszłych sadyb i składające dłonie w podzięce Najwyższemu. Widział ogólną miłość, szacunek, życzliwość i ani cienia zachłanności. To też pragnął, aby cała polana należała do jego wybrańców. Tymczasem diabeł oczyma swojej czarnej duszy oglądał mrowisko złośliwych, chłodliwych, zachłannych istot, wydzierających sobie nawzajem wszystko, co się da. I uśmiechał się sam do siebie, oglądając w bujnej wyobraźni doskonałych kandydatów do czeluści piekieł. Wszystkich, bez wyjątków. Trudne były dyskusje między dwoma gospodarzami polany. Dochodziło nawet do nieporozumień, brzydkich złośliwości ze strony diabła. Gdy któregoś dnia anioł ukwiecił polanę w fioletowe dzwonki, diabeł nocą zmroził. Zroszone ciepłym deszczem rośliny zostały spalone słońcem. Zasadzone pienne drzewka połamała wichura. Załamywał ręce anioł, ale wiedział, że tylko cierpliwość i dobro zwyciężają. Robił więc swoje. Odnoszone przez diabła sukcesy sprawiały mu ogromną radość. Toteż widząc zasmuconą twarzyczkę anioła, brzydko wykrzywił czarną twarz, grał na nosie i pokazywał język. Nadszedł jednak czas, że trzeba było wspólnie uzgodnić podział polany między oczekujących ludzi. Anioł utrzymywał, że wszystkim po niewielkim kawałku. Diabeł zaś, że wszystkim, ale po ogromnym kawale. A jak powiększy ten obszar, to już jego czarna głowa. Kiedy anioł zrobił sobie świąteczną przerwę i oddalił się za ciszne miejsce. Diabeł wziął się do dzieła. Dzień i noc, i znów noc i dzień. Znosił głazy, kamienie, kamyki. Sypał je na ogromne pryzmy. Pracował do siódmych potów. I kiedy przed jego oczyma urosły najprawdziwsze góry, otarł o portki pokaleczone łapy, przetępione pazury i uśmiechnął się do siebie, pełen zachwytu nad dokonanym dziełem. Na kwietnej polanie wyrosły olbrzymie góry z szczytami pokrytymi potężnymi głazami. Teraz, dzięki mnie, wszyscy ludzie staną obdzieleni. O zapłatę nie martwię się.
Wystarczy, że przejmą mój trud, swoje dziedzictwo. I już są moi. Zarechotał, aż echo odbiło się o najdalsze zakątki ziemi. Wyrwany z modlitw i rozmyślań anioł przybył na polanę i znieruchomiał ze zgrozy na widok zwaliska kamieni, sięgającego szczytami chmur. Dwie duże łzy spłynęły po jego niebiańskiej twarzyczce. I cóż teraz ofiaruje oczekującym w puszczy ludziom? Jak wskaże kępy traw, pod którymi kryje się pachnąca ziemia, skoro wszystko przykryte kamieniami? Usiadł na chłodnym głazie i zamyślił się. Nad głową zatrzepotał skowronek i unosząc się pionowo w górę, zaświergotał. Uśmiechnął się nasz anioł, zrozumiał. Podniósł się. Otrzepał białą szatę z piachu. Ujął w dłonie jakieś drobne nasionka, leżące koło kamieni. I począł nimi posypywać szczeliny i załomek skalny. Gdy obejrzał się, tuż za nim poczęły wystrzelać w górę soczyste trawy, paprocie, wysokie krzewy, a nawet drzewa. Wziął też kijek, którym trzepnął o ziemię tak mocno, że puściła swoje soki, czyli wodę. Zmęczony, ale zadowolony, pobiegł w stronę ciemnej ściany lasu. Ujął za ręce ludzi i przeprowadził na miejsce. O tu, w tym miejscu, rozsuniecie spod nóg fiołki i rzucicie ziarno prosa. Tam, dalej, gdzie kamienie i wysokie trawy, znajdziecie wiele soczystych jagód. Za krzewami kicają zające. A tam, tu wskazał ręką na coś ukrytego wśród tataraków i trzcin, obmyjecie swoje twarze i upierzecie odzież, do której przylgnął puszczański mech. Rozbiegli się ludzie po wąskim pasie polany, wspinali się na zielone stoki wzgórz, zanurzali dłonie w wodę jeziora. Anioł dyskretnie wycofał się. Jego dzieło zostało uwieńczone sukcesem, ale czy w pełni? Za kamiennych załomów łypało czarne oko diabła. I w momencie, gdy był skłonny uznać swoją porażkę i wynieść się w inne strony, dostrzegł dwoje ludzi, zajadle kłócących się o kawałek ścieżki prowadzącej w stronę jeziora. Poweselał. Nie wszystko stracone. Z czasem nie tylko szło ścieżkę czy upolowanego zająca. Były spory o pień drzewa, kawałek ziemi, a nawet rój pszczół w dziupli starej lipy na najwyższym szczycie góry. Były to jednak czasy, kiedy zdołano zapomnieć o dziele rąk anioła i diabła, a mówiono wyłącznie o walce dobra ze złem i odwrotnie. Dziś, gdyby zadano sobie trud poznania się z odległej przeszłości, uwjazdu w leśne góry, przybito by tabliczkę z napisem Piłackie wzgórza, dzieło twórczej walki anioła z diabłem. A nie jak obecnie, z lakonicznym i mało mówiącym tekstem. Piłackie wzgórza, rezerwat krajobrazowy 200 hektarów.